Moi drodzy, witam was we vlogu z naszego wyjazdu. Jest godzina 3:30 i właśnie zbieramy się spod domów na Chorwację, moi drodzy. Także zapraszam. Jestem zestresowana. No, ja się nie boję podróży. No. Cześć! Wej, yo! Chorwacja! Welcome, słuchajcie. 2 minuty do celu. Zmęczeni, pupy bolą, chcemy już wyjść. Obstawiamy, co to będzie? Ja myślę, że wakacje w Chorwacji na 4 dni, stary. Ej, bardzo długo się tu jechało. No, 4-5 miesięcy. No. O nie, pomyliliśmy kraje. Nagrywaj szybko reakcję, bo się zesrałem w majtki. No, nie muszę. To jest granie, mamy własny aquapark! To jest świetne! Let's go! Do zwiedzania waszego domu na najbliższe 5 minut. To wszystko? To jest! Wszystko? Pokoje wynajęte czy coś, tylko to wszystko jest też? Wszystko nasze! Kort, basen, grill, ta kafelka, ten kamień, już znasz! Ej, a będę mógł wziąć ten kamień do domu? Ja już go mam. Okej. Okay. Ej! Pan! Pan, ale wysoko! Ja, wysoko jak ekskluzywnie! To jest tak jakby luksusowo! Ej, czekajcie, jest mega drogie. Plastikowe. Aha, ale gówno. Czyli można rozbić. Pierwszy pokój należy do Kostka i do mnie. Let's go. Proszę bardzo, to jest wasz pokój. Mamy widok na basen. To nie basen, to kort tenisowy. Ja jestem po 15 godzinach drogi, moi drodzy. Wszystko jest, możecie iść chodzić. Mama. I teraz Michuj i Asia. Ulalalala. Pokój wygląda następująco. O kurde, balans. I uwaga, pokoje były wybierane pod względem, kto dłużej jest w Fusiarka Industries. I ty jesteś troszeczkę dłużej, więc jakby masz trochę większy pokój. Let's go. Tak jest, to jest wasz pokój. Chodźcie za mną. Tu jest kilka twój pokój. Masz z widoczkiem. Masz z widoczkiem, chyba ten pokój cały to jest widoczek. Ale widok. Ej, tu basen, będzie się kąpać, ja będę wszystko widzieć. Ej, skaczemy z tego balkonu do basenu, do was. Mi by tyle wystarczyło w tym domu. Ej, w ogóle jak tu przyjeżdżałam, nie spodziewałam się, że to będzie tak wyglądać wszystko. Prysznic i wanna. Jo, pierdziu, ale normalnie aż mam taki ciary. O nie! Nie! Let's go! Yes! Co tu, jacuzzi? Jeszcze tego dna. Mamy piaskownicę! Trampolin! Piaskownica! Ej, ja się tu czuję jak w raju, to jest wszystko. O, trampolina! Ulala! Ciepła? Idealna, jak ten dom. Jest dobra. Jest git, przetestowane. Możemy lecieć dalej. Tak, tutaj jest sypialnia dla 2 osób. Okay. To nie jest to samo, co ten pokój przed chwilą, ale fajny. Ulala, a tu też fajnie. Ej, tu jest fajnie, bo jest tak odosobnione. Tak. Ja pierdzielę, no drugie łóżko. Ej, wy macie jakby w innym domu. Ja muszę zjechać. Kosek, dam ci 50 zł, jak teraz jedziesz. No dawaj. 5, 4. Ale fajnie! Fajnie? Ale super, Kasia, dziękujemy za takie wakacje! Nie, bo nie, się boję. Piękny kostek!
Możecie jechać do Lidla i każdy z was może wrzucić sobie 3 przedmioty do koszyka, za które ja płacę. Już chcę pierwszą rzecz wziąć i to jest mój pierwszy wybór. Kinga, po co ci arboza, jak masz 2 arbozy przy sobie. Moją pierwszą rzecz, szlafrok muszę. Do jedzenia. Jak to zjesz, to bierzemy. Dobra. Zobaczmy, co Kostek ma. No właśnie, a wy do mnie się czujecie o szlafrok. Ej, przydała się strasznie śmiele kilka kątowa, bierz ją. No. Czy mogę kogoś tutaj schrupać, to wezmę go tutaj na koszyk i będzie to moja jedna rzecz. Ten wydaje na git. Nie, to mi się nie wydaje. O! O! A jeszcze drugi? A jeszcze jeden, tak? Teraz będzie wyglądał łyso. Łyso? To nie znaczy źle, oczywiście. No właśnie. Wziąłem sobie kokosa, bardzo chciałem go wypić. Tu jest woda po tym kokosie, bo sobie go pozrzucałem i mi się zbił. A nie ma już więcej kokosów. Tak się złożyło, że dokładnie w ten sam dzień Maja obchodziła swoje urodziny, dlatego przygotowaliśmy dla niej małą niespodziankę. Od nas dostajesz bon na super prezent na 500 zł i możesz iść na randkę z Kostkiem. Albo z kim chcesz. Możesz sobie tak. Dziękuję bardzo, bardzo miło. Mamy teraz wieczór mafii, pierwszy dzień. Wow. Tutek, jestem Fritz, czuję się jak król. To ja mogę być Lexi. Ja jestem Olkiem. No, Slej. Slej. Ja bym nie influencer. Aha! Excuse me? Olek nawet na siatkówce ma torebkę. Zejść, super, jak łapkami robi. O Boże, no chcę wejść wyżej. Ej, ale ona się na nie patrzy, bo ona jest słodka. Nie chcę ją wziąć do domu. Zakładam Instagrama modliszce. Będzie się nazywała kuzynka modliszka. Jak się czujesz teraz? Czekaj, powoli, mam dość. Ja już mam dość, k***a, 2 godziny temu. Powoli mam dość. Idzie więcej. Za, na zewnątrz. Nie żygam! Próbuję przejść! Grałem w tenisa teraz 2 godziny, muszę sobie chwilę usiąść na osobności i po prostu pokontemplować. Mówię, że w tym pokoju jest pełno ludzi o podobnym poczuciu humoru i intelektu jak twoje. Bardzo jestem wdzięczny Kasi i Bujasowi za ten wyjazd. Conor McGregor is back! Dance battle! 3-3! I uwaga, i wasz układ, go! Dobra. Eka jest sędzią. Zmiana stron. I wjeżdża wasz układ, teraz go! Ja jeszcze co robię chyba. Pięknie! Oficjalnie ogłaszam remis. Ale to pierwszy punkt dopiero. Tak, przegrywamy 2-1. Słuchajcie, jest kolejny dzień. Jestem pierwszą osobą chyba, która wstała. To będzie fajny wyjazd. Cześć. Jak tam? Kroję arbuza. A ty co robisz? Nagrywam, jak kroisz arbuzę. To jest elegancko. Jest. Ma 45, dzisiaj cały dzień nad basenem, mam ponczusie, proszę bardzo. Wszystko idealnie, 33 stopnie, dzisiaj mam wolne. Wykorzystujemy słońce od samego rana. Dzień dobry. Co tam? Chłopie, idealnie. Która godzina? 13:05. Jedyny prawdziwy. Piękny wieczór wczoraj był, bardzo pięknie się bawiliśmy tutaj. Tylko zapomniałem, jak do łóżka trafiłem, ale tak to wszystko pod kontrolą. Zobaczcie, starsze osoby w pieluszkach. To jest kolejny ciężki dzień w życiu influencera. Dzisiaj zimna woda.
Weźcie mi ten sprzęt. Nie, nie bij mnie, nie bij mnie, nie, nie, nie. Ała, ała, ała. W tym momencie gramy o 100 euro. Każdy wchodzi po 100 euro do puli i łącznie gramy o 1800 zł. Słuchajcie to? W partię tenisa. Niesamowite. I kto będzie bogatszy, zobaczymy zaraz. Dawaj! Dawaj, Iga Świątek. Ale to było wyzwanie! Pierwszy game zaśrowałem tak, że zdobyłem wszystkie punkty, ja straciłem, żeby pociągnąć pulę i później wyciągałem od nich jak najwięcej pieniędzy, a tak naprawdę chcieliśmy tylko z nimi wygrać. Jakby tak się nie wydarzyło, to byś tak nie mówił. Tak, a się tak zdarzyło. Wiem. Chodź, Fusialka, idziemy! Idę z Fusialką na zjeżdżę! Dawaj, Kasia! Kasia, dasz radę! 3, 4... Tymczasem Maja. I po dość intensywnej zabawie udaliśmy się na jakieś jedzonko. Idziemy jeść! Ale fajnie, będziemy jeść. Jedzenie to zawsze moja ulubiona atrakcja na wakacjach. Kocham jeść po prostu. Tak, nie dojść się, można zjeść. Patrz, Warszawa jest z nami na wakacjach. Tak. Ten jeden moment. O! Łapiesz mnie za rękę. W trakcie obiadu Michu dostał dość ciekawą propozycję od Łukasza. Ej, to zróbmy tak, możesz zjeść oko i wtedy nie płacisz dzisiaj za kolację tutaj. Ej, rozdziało mi się. Tak wygląda na to oko. Bon appetit. O kurde, boję się trochę. Ale twarde. Chcę słyszeć jak szczeli. Ej, od razu lepiej widzę. Było warto, 15 euro zostało w kieszeni. Moi drodzy, dzisiaj kolację opłaca Fusialka Industry. Wiedziałem, że tak będzie. Może się zgadzałem. Dzięki, super. Dzięki. Myślałem. Ja sobie zamówiłam ananasa. Ale też mnie nie, żeby dodatek, ale patrz jaki dobry, Jezu. Obżarłem się. Ej, dobra, Olek, idź jakiś coś zrobić, no. Och jest! Och jest! Czajcie on tak zawsze. Jutro o 10:00 bus wyjeżdża na wodospady. Kto zaśpi, nie jedzie. Co to za gacie są tu? Moje! Ej, skąd gaci! Ale po co? Dziękuję, moje spodenki, bo nie mam majtki. A ja? Świetnie. Ej, czujesz? Nie, strasznie kupom coś. Ja myślę, że się Tutek zestrał, żeby nigdzie pojeździć do meczu. Naprawdę super jest na tym wyjeździe, serio. Dziękuję. Jeszcze fajnie jest. Dziękujemy. Ej, tu, pod tobą, bochni. Tu gdzieś. Nie, jest wszystko. Chcesz ich strollować, bo... Witam w kolejnym dniu! Dzisiaj jedziemy na wodospady. Jakie? Niagara Falls! Jesteśmy w Chorwacji, będziemy jechać do Kanady. Let's go! Ile nam zostało dni do drogi? 46 godzin. 46 godzin, damy radę. Oglądajcie do końca, żeby zobaczyć, jak wyglądają te wodospady. Jesteśmy na wodospadach Waterfalls Niagara, jesteśmy 2 dni później. Tak, i Polacy, Rzeszów. I tu też! Ej, tu też! Ej, Polacy za granicą! Idziemy teraz kupić bilety, idziemy na wodospady Krawica.
Ale jest pięknie. Tak, ten widok jest przepiękny. Nie wiem czy wiesz, ale tu kręcili jak wytresować smoka. No. To jest jak bajka animowana jest. Nie, co ty gadasz? Cześć, idziemy jeść. Słyszałem, że idziemy jeść, więc idziemy jeść. Nie! Nie, to jest to. Cześć! Welcome kumpo! Ale fajny tutaj domownik. To ja. Nie jestem domownikiem. Ej, zareagujcie teraz. Ej, patrzcie na moim sandwich. Wow! Jest niesamowite. Dobra. Dawaj, dawaj. Jaskinia. Tu zaczęli pierwsi ludzie chodzić i wychodzić z domu. Jadąc z wujasem w aucie opowiadał nam o jaskiniach i górnikach, którzy umarli. I teraz chodzimy o jaskini. Ej, sikaliście kiedyś w jaskini? Bo ja nie. Ej, czuję się w ogóle jak w Indiana Jonesie. Ciekawe, gdzie jest właściciel tej pańczy. Tej. Ona tego żuka. Taki dziwny. Jakie ma kolorki w ogóle? Z jaskinia zeksplorowana. Wracamy do zeksplorowana. Słuchajcie, idziemy teraz na skakanie z klifów do wody, więc musicie to zobaczyć. Mamy nadzieję, że w ogóle będzie się tam dało skakać przede wszystkim. To jest najważniejsze. To wygląda bardzo dobrze, ale musimy sprawdzić najpierw głębokość, żeby było przede wszystkim bezpiecznie i czy damy radę stąd skoczyć. I przy okazji sprawdzimy sobie linę, która jest tam. Widziałem dużo filmików z takimi linami, jak to się kończyło potem. Jest okej, okay. Najwyżej no kamienie masz pod sobą. Gorzej nie może być. No, bardzo nie wyglądało to bezpiecznie. Nie wyglądało bezpiecznie. Ej, nigdy nie byłem w tak lodowatej wodzie, człowieku. Głupi, głupszy. Zobaczymy, kto dzisiaj skończy dobrze. Chill. Wow. Chłopacy znaleźli fajne miejsce na skok, ale pojawiły się wątpliwości. Dobra, teraz już? Eka, jesteś pewny, że no, to masz. Czy masz jakikolwiek strach? Nie. Eka, czy jesteś świadom tego, co robisz? Tak, ale czekam na kostkę, muszę odpocząć. Kostek, nie skacz, jeżeli się wahasz. Kostek, szczerze, wahasz się? Tak. Kostek po przemyśleniu sytuacji zrezygnował ze skoku. Dobra, panowie, to nie skaczemy. Jak już tu wszedłem, to muszę skoczyć, no. Nie wiem. Bum, cyk, cyk, tralala. Normalnie, naprawdę. Musi mieć najlepsze zdjęcia w najładniejszych miejscach i tak to właśnie wygląda, że jesteśmy 2 godziny i wszyscy robią po prostu zdjęcia. Jak jesteś? Chcę sexy foty. Takie, żeby wyjść, wiesz, tak ponętnie. Masz zdjęcie? No, dużo. A ty masz ładne zdjęcie, Michu? Czyli możemy jechać do domu. Bo chodzi o to, że nasza kochana grupa się sprzeczała, kto może mieć zdjęcie na wodospadzie, więc ja zażegnałem ten spór i wziąłem pierwszy. A naszym następnym przystankiem była Meczugorje, w której znajdował się ciekawy posąg. Bo jest tu posąg Jezusa, który ma w kolanie pęknięcie, z którego cieknie woda na zasadzie, że jest to łącznie 1 litr wody dziennie i nie jest wytłumaczalne w jaki sposób. Mogę z tobą zaraz zdjęcie? Oczywiście. Po zwiedzeniu okolicy rozdzieliliśmy się, dlatego że część grupy chciała odwiedzić pewne miejsce. Zaraz do tego przejdziemy, a teraz zobaczymy pierwszą grupę, która udała się do kościoła w Meczugorje. Jesteśmy w kościele w Meczugorje. I to jest taki główny kościół i tak naprawdę tutaj nic praktycznie nie ma, co jest bardzo dziwne jak na kościoły, bo zawsze się wchodzi do kościoła jest tak pięknie. A tutaj faktycznie jakby nic nie ma, a to dlatego, to tak nam powiedział, że wszystko dzieje się poza kościołem, tam z tyłu kościoła i tam jest piękny ołtarz i mega dużo miejsca i zawsze tam są msze odprawiane i dlatego ten kościół wygląda tak, co jest i tak dziwne w sumie. Fajne. A druga grupa była już w drodze do Dubrownika, czyli miejsca, w którym był nagrywany serial Gra o Tron. To oznacza, że to jest dobry. Dubrownik. A dupa mnie boli. Bierzemy go? No pewnie do Polski. To jest Simba. Pójdź go na tej iść. Jejku, potek. Jednak został z tobą. Dobra, to weź go sobie. To do Polski mogę go wziąć? Ej, patrz, jest pikant. Dupka. O, ty f***. Gdy my skończyliśmy swoją kolację, druga grupa napotkała pewien problem. Wjechali w ścieżkę, z której nie bardzo mogli się wydostać. Ale Sofera, patrzcie to, to jest w pizdu. Dobra, w lewo odbijaj, odbijaj w lewo. Dawaj, dawaj. O,
miała pożyki przejazd. No, ładny. Ej, tu jeździ na koniach. Najlepsze jest też, że nie oglądałem Gry o Tron. Ja też nie, ale znam to. Słychać. Tędy przechodzili i przejeżdżali na koniach. Może coś więcej wiesz. Tak, wiem tylko tyle, że tam jest piesiu, chciałbym go bardzo pogłaskać. Zapytaj. Hello, can I chat? Licznik psów 2. 2 pieski. Prosto i koła, trochę w prawo, no i teraz prosto. No co, no ciężka sytuacja, ciężka dupa. Nic tu nie ma, przejeżdżaliśmy przez totalne kiczory. A czy jest to jest miasto obudowane murem obronnym? Jest prawdopodobnie tak wyglądało na samym początku, lata temu. A ja nigdy nie byłam w takim zamku, który w środku ma takie miasto duże. To są schody z Gry o Tron, na których Lannisterowa, kiedy została wypuszczona i miała zgolone włosy, musiała przejść przez całe miasto i wszyscy mówili wstyd. I to wszyscy stali na tych schodach? Ja. A teraz to jako. Nie zmarnowaliśmy tej okazji i zatrzymaliśmy się oczywiście na zrobienie zdjęć. Ja się cały jeszcze mogę zrobić, takiego coś normalnego. Coś normalnego! Bajniku popiół. Jestem bardzo ciekawy tego nosa, bo mamy mega podobne nosy. I może to ja byłem kiedyś ja w innym wcieleniu? Teraz będę miał szczęście do końca życia. A drugiej grupie po godzinie wysiłku w końcu udało się wyjechać bez żadnych szkód. Człowieku, musimy stąd wyjechać i jechać normalną drogą. My odwiedziliśmy jeszcze sklep z pamiątkami i na tym właściwie ten dzień się kończy. Wróciliśmy wszyscy do domu i poszliśmy spać. Dzień dobry. Która godzina? No już nie rób mi tak. Odejmij 3. 10:39. Okej, dobrze. Rozpoczynamy dzień na sportowo. Nie patrzmy na to, że jest godzina prawie 14. Patrzmy na to, że się świetnie bawimy o tym pięknym poranku. Let's go! Dzień dobry. Bardzo ciepło dzisiaj. Podoba mi się dzisiejszy dzień. Ja dupce! Już ruszyłam do tego, żeby go ratować. Co się stało? Spadł. Nagrałem to, zarąbiście. Słuchajcie, teraz jest czas na fotki. I zaraz ja wchodzę do tego basenu, tylko że cały w ubraniach. To będzie mocne, bo będziemy robić fotę przez tamtą szybę. A Olek prawie spadł, właśnie wychodzi po swoich. Ja prawie spadłem w tę chybę. Ja myślę, że musisz zrobić siad po turecku jak do medytacji, ale z głową na górze. O tak. Dzisiejszy dzień skupiał się w większości na odpoczynku, porobiliśmy zdjęcia i dopiero pod wieczór pojechaliśmy sobie coś zjeść. A na miejscu odwiedzili nas widzowie. Polska zakręcica. Musicie zgadnąć, co miauczę. Kto zgadnie, krzyczy. Miau, 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 miau. Tutaj jest jaki deki! Polska za granicą! Wróciliśmy do domu i na koniec dnia stwierdziliśmy, że zagramy w mafię, ale niestety nie skończyło się to za dobrze. Oboje są z mafii. Bujas nie zagrałby tej mafii. Ja bym z mafii. Bujas i Bujas. Gdzie jeszcze jest? Wyłącz to nagranie, bo cię wyczyszczę. Atakuję go, ale to dobrze. Ej, szkoły! No jest to pomieszczanie, no. Taka... Ej, nie mogę. Oliwie! Dobrek, witamy ostatniego dnia. Mamy koleżankę, która przyszła się z nami pożegnać, bo poczuła, że wyjeżdżamy. I tak oto tu jest, proszę Państwa. Dokładnie tak, był to ostatni dzień, spakowaliśmy się i wyruszyliśmy w drogę powrotną. Bye bye! Thank you, good luck! Bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye.
Udaliśmy się jeszcze do pobliskiej restauracji coś zjeść. Przy okazji mogliśmy pozwiedzać na spokojnie okolice. No i proszę, jak mi się nie spodobał? Był cudowny. Nie pamiętam dwóch wieczorów. Chyba poszedłem spać wcześniej. To nagranie, bo cię wyczyszczę. Ale był bardzo cudowny i fajnie. Było po prostu... Bardzo fajnie, trochę chce mi się siku. Obróci Kasia. Fuj. Dajcie mi spokój. Chciałam powiedzieć, że było bardzo fajnie. Bardzo ciepło, bardzo... Ajjar, truffle butter. Ej, jest masło truflowe, czajcie? Tzatziki. Moi drodzy, to śniadanie to był mój pomysł, dlatego ja za nie płacę. Nasz nowy produkt, kombucha ekipowa. W Chorwacji już dostępna. Powiedz, jak ci smakuje, bo to wiesz, pierwsze testy. A to nasze, tak? To nasze, ale w Polsce jeszcze nie ma. Moja jest przepyszna. Ej, ale śmierdzi, paskudnie. Znaczy, pachnie, pięknie pachnie, pięknie pachnie. Pachnie? Dobre. Dziękujemy. Z Polska za granicą! Mimo, że nagrane 3 filmy i w sumie ta kamera cały czas w ruchu, to w ogóle się nie czuję zmęczona i wymęczona. Wręcz czuję, że odpoczęłam i bardzo mi się podobało i uważam, że idealnie, że byliśmy 5 dni, bo czuję się i wypoczęta i to, że już trzeba wracać, bo już robią zaległości w Krakowie, także ideolo. Właśnie tak, jak właśnie powiedziała. Tak. Ale śmierdzi. Zesrałem się, przepraszam. No nawet ja czuję, chłopie. Cuch, nie tak, że nie wiem, tak. Okropnie śmierdzi. Starym zepsutym jajem. Mamy pieprza tutaj. Ej, gówno tam jest. Ej, gówno. Ej, może chodźmy stąd. Faktycznie. Atrakcja Splitu. Gówno do morza. Wyjazd jest super. Bardzo mi się podobał i nie chcę, żeby się kończył. Zostałabym tu jeszcze parę dni, tak szczerze. Właśnie, żeby na przykład w takim miejscu, jak jesteśmy teraz, móc spędzić więcej czasu. Ale wyjazd super. Widoki to jest najlepsza rzecz, która była, bo wszędzie, gdzie byśmy nie pojechali, jakkolwiek by nie było brzydko, to widoki przynajmniej zawsze były ładne. Słuchaj, dla mnie ten wyjazd to było coś, czego bardzo chciałem doświadczyć. Dużo spokoju i przede wszystkim właśnie to, co w wyjazdach jest najważniejsze. Dobrzy ludzie i dobra zabawa. Idealnie było. A ty, Asiu, co myślisz? Ja jestem bardzo wdzięczna i uważam, że to był świetny wyjazd i bawiłam się cudownie. O, coś pięknego. Mamo, chcę cichego, ale mamy cichego w domu, cichy w domu. Jesteśmy, wjechaliśmy w tym momencie do Czech. Do domu zostało nam kilka minut. Idę zapłacić. Bang. Zamykam. Zostawia twarzy. No i na wyjeździe nie tylko Maja obchodziła swoje urodziny, ponieważ Eka również się załapał. 100 lat, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Eka! 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 Wyruszyliśmy już finalną trasę do domu, a wam zostawiam jeszcze słowa podziękowania. Kochani, chciałam tylko powiedzieć, nadmienić, że ten wyjazd został zorganizowany dlatego, żeby podziękować wszystkim tym osobom, które tutaj ze mną są. Za to, że w tamtym całym roku, w sumie przez rok mi wszyscy pomagali, występowali w moich odcinkach, wy ich widzicie, oni poświęcają czas i dzięki temu mój kanał funkcjonuje. Dzięki wam oczywiście też, więc wam też dziękuję, ale was niestety tutaj wszystkich nie zabiorę. No i co? No i mamy koniec wyjazdu. Was czekają jeszcze 2 odcinki, czyli chowany i olimpiada ekipowa, także czekajcie jeszcze na te 2 odcinki, będą naprawdę fajne i do zobaczenia w następnym odcineczku już schowanego. Pa!